czwartek 18 czerwca w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie podsumowano projekt Erasmus+, pod nazwą Europejska Praktyka Gwarancją Sukcesu Zawodowego. W przedsięwzięciu tym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele zarówno z Polski, jak i z Czech. To bardzo dobrze, że szkoły uczestniczą w takich projektach i to bardzo dobrze, że szkoły mają możliwość uczestniczenia w takich projektach. Obecnie jest takie zielone światło dla kształcenia zawodowego, a umożliwienie młodzieży wymiany doświadczeń na arenie międzynarodowej daje im przede wszystkim możliwości skonfrontowania swojej pracy, jakości swojej pracy z innymi. Wypadamy na tle Europy naprawdę bardzo dobrze, nie mamy się czego wstydzić i myślę, że dla młodzieży to też jest bardzo istotna sprawa, że kiedy oni wyjeżdżają za granicę i widzą, że pracują świetnie, że są dobrze przygotowani, zwiększa to ich pewność siebie, a także możliwości rozwoju kariery zawodowej. Uczestnikami projektu było 55 uczniów. Projekt był w dwóch branżach, branża gastronomiczna i branża fryzjerska. Akurat teraz w tej chwili jesteśmy pracowni gastronomicznej, w związku z tym w ramach tego projektu uczestniczyły trzy klasy, uczniowie klasy technikum, uczniowie klasy zasadniczej, 35 uczniów brało udział i trzech opiekunów wraz z tymi uczniami. Praktyki były dwutygodniowe, były to ciekawe praktyki, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z kulturą czeską, z potrawami regionalnymi. W trakcie weekendu mogli też uczestniczyć w wycieczce po Pradze, gdzie zobaczyli bardzo ciekawe atrakcje Pragi. Projekt był napisany w ramach projektu Erasmus+. Składaliśmy wniosek konkursowy do Narodowej Agencji w Warszawie. Otrzymaliśmy wsparcie. Wsparcie było w wysokości 84 tysięcy euro i to umożliwiło właśnie udział tych uczniów, organizację całego projektu, wyjazdy. No, były to dosyć duże koszty. W związku z tym szkoła nie byłaby w stanie sama ponieść finansowo tych kosztów. Uczestnictwo w takim projekcie to zdobywanie nowego doświadczenia nie tylko przez uczniów, ale również nauczycieli praktycznej nauki zawodu. My jako nauczyciele poznawaliśmy kuchnię czeską, wymienialiśmy się przepisami, wykonywaliśmy ich przepisy, my jako nauczyciele i też jako uczniowie. Młodzież ma szansę wyjazdu, zmienienia miejsca swojego stałego zamieszkania, poznania innej kultury, to jest bardzo ważne, jak ta praca wygląda w Czechach. Warsztaty w Czechach chwalą sobie również uczniowie. Mieliśmy tam dużo czasu dla siebie, dużo zwiedziliśmy, nauczyliśmy się wielu potraw. No, to było fajne przeżycie. Kuchnię bardzo fajną mają. Bardzo podobały mi się te wszystkie ich mięsa, knedliki. Człowiek może poszerzyć horyzonty, zobaczyć inne miejsca, inne możliwości. Bez tego wyjazdu trudno byłoby mi uzmysłowić się, jak jest na przykład w Czechach, gdzie indziej. Jako młody kucharz chciałbym poznać wiele smaków. A że w Czechach nigdy nie byłem, nie próbowałem czeskiej kuchni, to no, był główny powód, dla którego pojechałem tam. Ja na przykład nigdy nie jadłem knedlików, ani ziemniaczanych, ani tych drożdżowych, więc dla mnie to było ciekawe. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu podkreślają, że takie warsztaty są bardzo rozwojowe i dają duże możliwości na przyszłość. Projekt Erasmus pozwoli uczniom na nowe doświadczenia, na zapoznanie się z kulturą Czech, na takie zderzenie z inną rzeczywistością. Tam Czesi są troszeczkę bardziej odważni. Dzieciaki miały okazję zobaczyć, jak wygląda szkoła, jak zaplecze szkolne wygląda, jak pracownie wyglądają. Brali udział w różnych wycieczkach, zwiedzili dwudniową wycieczkę w Pradze. Też projekt tutaj przewidział. Także oprócz nauki i pogłębiania wiedzy na temat fryzjerstwa mogli jeszcze skorzystać z wielu atrakcji. Dzięki temu wyjazdowi podniosły się moje kwalifikacje. W zawodzie fryzjer poznałam kulturę Czechów, ich właśnie style i myślę, że się różnią od naszych. Oni są bardziej odważni, jeśli chodzi o fryzury. Tam jest bardziej kolorowe pasemka, jakieś różowe włosy, czerwone. U nas w Polsce tego bardziej nie widać. Erasmus+ to kolejny projekt, w którym uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. Myślę, że należy kontynuować takie projekty z dwóch powodów. Po pierwsze, ma to efekt dydaktyczny, poznawania różnego sposobu edukacji, podejścia do tego, doświadczenia. Bo cóż, Europę mamy dużą. Warto wiedzieć, jakie modele kształcenia są efektywne, dające szansę młodym ludziom zagospodarowania. Oprócz tego są kontakty.
kontakty, przyjaźnie, spotkania i wymiana doświadczeń. Dzięki takim warsztatom szkoła podnosi poziom nauczania i staje się bardziej atrakcyjna dla wszystkich gimnazjalistów szukających nowej perspektywy nauczania.